Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w piątym odcinku podcastu. Cześć, witajcie. To już piąty odcinek, kolejny do przodu, jak to mówimy. Tak, od razu informujemy na samym wstępie, żeby nie pojawiły się żadne pytania, że w przyszłym tygodniu z racji poniedziałku Wielkanocnego nie pojawi się odcinek. Robimy sobie tydzień przerwy. Podejrzewamy, że będziecie ten czas spędzać świątecznie, rodzinnie, więc wyjątkowo spotkamy się w szóstym odcinku za dwa tygodnie. Tak, a to był koniec ogłoszeń parafialnych, a teraz intro. 2 razy M, czyli idę nie jadę. Jakiś czas temu zapytałam Was na Instagramie, czy macie propozycje tematów do podcastu, albo może czy jest jakiś temat, który Was interesuje, i który chcielibyście, żebyśmy poruszyły we dwie wspólnie z Martyną, i jeden temat z tych zaproponowanych, zaproponowanych przez Was bardzo nam się spodobał, a mianowicie nasza rutyna idealna nieidealna idealna. Takie była, właśnie taka była propozycja tematu. I muszę przyznać, że to jest bardzo ciekawe, bo co prawda, moją poraną rutynę widzieliście chyba z 2-3 lata temu na, na YouTubie, ale jak wiecie, te filmy też są specjalnie kręcone, i zawsze to jest taki, wiecie, idealny dzień ja się starałam pokazywać to jak najbardziej realnie, ale od tego czasu moja rutyna się troszeczkę zmieniła. Nie znacie natomiast rutyny Martyny, więc pomyślałyśmy, że jest to naprawdę fajny pomysł. Tak, bardzo dziękujemy za ten pomysł, jeżeli chodzi na ten temat. I jeszcze tak troszeczkę odbiegając od tego odcinka, zauważyłyśmy z Magdą, że bardzo podobają Wam się tematy dotyczące niepełnosprawności. I osób z niepełnosprawnością. Dlatego, chyba, tak z Magdą, uznałyśmy, że założymy sobie taki schemat tych odcinków, żeby nie zanudzić wszystkich odbiorców schematycznymi tematami. Będzie jeden odcinek dotyczący jakichś tam aspektów życia osób z niepełnosprawnością, a kolejny odcinek to będzie taki odcinek odbiegający może od tej tematyki. Nie całkiem, ale będzie znacznie odbiegał. Tak, tylko też chcielibyśmy zaznaczyć, że z faktu tego, że obie jesteśmy osobami z niepełnosprawnościami, to nawet jak będzie ten temat doty nie dotyczący niepełnosprawności, może gdzieś tam się wkraść nasze spojrzenie albo po prostu nasza perspektywa z racji właśnie posiadanej niepełnosprawności, ale będziemy się właśnie starały tak te tematy przyplatać. Tak, żebyście się nie nudzili i żeby odcinki były urozmaicane. Ale teraz wracając do tematu, jaka wygląda nasza codzie codzienna... Idealna, nieidealna rutyna? O której zaczynasz Dzień Magda? Może tym razem Ty zacznij opowiadać, bo widzowie nie znają i słuchacze Twojej rutyny, więc może opowiedz nam jak to wygląda u Ciebie. Okej, okay, dobra. E, moja codzienna rutyna, ja jestem człowiekiem, który pracuje na etacie, więc pracuję w tygodniu, od poniedziałku do piątku, e, więc skupmy się może po prostu nakreślając to, jak wygląda ten mój tygodniowy, ta moja tygodniowa routina, no to zależy od tego, po prostu, jaki mamy dzień tygodnia. I to jest istotne w sumie, bo część dni pracuję bezpośrednio w biurze, a, a dwa dni w tygodniu pracuję zdalnie, więc to wszystko zależy od tego, jaki mamy dzień. Ale przeważnie zanim rano po prostu wstanie, im jak wy, ale ja jestem człowiekiem, który ma trzy budziki ustawione, mi dwie minuty każdy kolejny. I wiadomo, że jak macie budzik, to są te potem te drzemki, ale ja jestem, ja jestem może jestem dziwna. Dajcie znać, czy też tak macie, ale ja mam tak. 650, 652 i 654 nastawione, a między tymi są drzemki, żeby czasem nie zasnąć. Ja zazwyczaj mam jeden budzik i sobie klikam drzemkę, ale jak jest coś ważnego, to mam dwa, a chyba raz użyć miałam trzy budziki, bo musiałam wstać bardzo, bardzo rano i bałam się, że po prostu zaśpię, bo niestety mnie jest ciężko budzić, a. Ty łatwo wstajesz, czy, czy też masz problem, żeby się obudzić? Jeżeli mam taki bad nad sobą w postaci tego, że muszę iść do pracy, to, to muszę wstać. Gdybym po prostu miała wolne, to pewnie bym spała do, do oporu. Jestem człowiekiem, który jak nie musi wstawać, to nie wstaje wcześniej. Więc jak już tutaj w końcu się ocknę i, i, i zbiorę się na drogi, to pierwsze co, to to idę do łazienki się ogarnąć i, i zakładam od razu soczewki kontaktowe. I, I potem z kolei wracam na śniadanie, potem znowu do łazienki, oj to zanudzę Was moim schematem, a potem się właśnie maluję i na makijaż mam tak idealnie, słuchajcie 10 minut, muszę się wyrobić w 10 minut, bo jak nie, nie wyjdę po prostu o danej porze, to, to jest źle, ja muszę najpóźniej 8.04 wyjść z domu. Żeby, żeby zdążyć na autobus, żeby się zdążyć do tej pracy z wlec i 8.04 jak nie wyjdę, to już wiem, że jestem spóźniona. Ale właśnie, bo jeszcze zapomniałaś dodać, że pracujesz poza swoim miejscowością zamieszkania, więc jeszcze dojeżdżasz do pracy, co ja naprawdę o tej godzinie podziwiam. Generalnie uważam, że dobrze, że to jest 8.04, a nie 7.04, ani 6.04, więc to jest zdecydowany duży plus, tym bardziej, że dużo osób dojeżdża do miejsca pracy i poświęca na ten dojazd czasem godzinę jak i nie więcej. A, więc ja się z tego cieszę, że, że jest jak jest i daleko nie mam i późno nie wstaję i, i wcześniej nie wstaję, a nie późno. Moje poranki generalnie to są takie, wiecie, na auto, autopilocie dosłownie trzeba szybko ogarnąć i, i, i nie ma bata nawet coś tam jakiegoś dodatkowego włożyć w ten poranek, bo wszystko jest tak wliczone co do minuty. A jak twoje poranki wyglądają? Może teraz coś powiedz? Jeżeli chodzi o moje poranki, to też zależy od dnia, bo inaczej wygląda mój poranek, jeżeli nagrywam vloga, bo muszę przecież się od rana zebrać, szybciutko ogarnąć. Inaczej mój dzień wygląda, jak nie nagrywam vloga. Po prostu to są dwa tryby. Bo jeżeli nie wiem, nagrywam film stacjonarny czy montuję, to też nie muszę się tak szybko rano ogarnąć. Bo ja jestem człowiekiem, który bardzo kocha swoją piżamkę i jak tylko mogę, to po prostu łażę w piżamce. I to jest dla mnie, też taki chyba i dla mnie i dla mojego mózgu znak, że jak ja jestem w piżamie, to jest taki mój czas odpoczynku. I zawsze właśnie lubię wstać wcześniej niż potrzebuję, żeby mieć tą dodatkową godzinę rano dla siebie. Dlaczego pewnie zdziwicie się godzinę, bo przecież jest masa czasu. A to dlatego, że po pierwsze mój mózg bardzo wolno się budzi i zanim ja zacznę kontaktować, to mija sporo czasu, a dodatkowo ja lubię po prostu wejść w ten poranek bardzo spokojnie na luzie tak bez nerów. Oczywiście, jak muszę wyjść z domu o godzinie 7, 8, to to wstanę wam o 6, zbiorę się w godzinie i wychodzę. Jak mam potrzebę, to oczywiście tak robię, tak? Nie jestem rozpieszczoną księżniczką, która będzie teraz tutaj siedzieć i płakać, o mój Boże, muszę wstać. Tym bardziej, że wiecie, ja swego czasu zaliczyłam bardzo długi dystans stowania parnego, bo jeździłam na studia i miałam SKM-kę chyba 650, więc stawałam żeby Wam nie skłamać, czwarta 45 na studia, co weekend, e, więc było to dla mnie naprawdę jakaś chora godzina. Kurczę, to, to faktycznie, tak czwarta coś wstawałaś, to mega Ci po prostu podziwiam, bo ja musiałam wstać o 5.50 i miałam straszny problem, żeby się zebrać o tej godzinie, więc szacun Magda, naprawdę. Bo to wiesz, może się wydaje, że to za wcześnie było wstawanie, ale ja zawsze mam tak, że e, ja się długo rozbudzam i u nas w domu jest taka zasada, że zawsze staje moja mama, bo robi mi herbatę ciepłą i ja słyszę tak, że ten czajnik tam, wiecie, szumi i tak dalej. I ja potrzebuję te 15 minut takiego jeszcze przeleżenia. I ja wiem, że są osoby, które uważają, że trzeba zaraz po budziku wstać, bo tak jest najprościej. Mnie się to kompletnie nie sprawdza, bo potem ja się źle czuję. Ja się muszę obudzić na spokojnie, więc tutaj trasy te 15 minut jeszcze w łóżku. Dodatkowo, wiecie, muszę się ubrać, ogarnąć, zrobić makijaż, ułożyć włosy, tak, zjeść śniadanie e, i e, dodatkowo też muszę się, wiecie, ogarnąć do wyjścia, a jak szłam na pociąg, no to wiadomo, że trzeba iść szybciej, bo trzeba pokonać tunel, tak, na ten pociąg nie można się spóźnić, do dworca trzeba dojść, więc to też wyglądało troszeczkę inaczej, nie, niż, e, niż tak, jak wygląda to teraz. Dodatkowo też swego czasu pracowałam na ósmą przez chyba dobry rok, więc też wstawałam, na szczęście to było zdalnie, ale też wstawałam wcześniej. Też chodziłam na staż, gdzie chyba, nie pamiętam czy ja ten staż miałam na 8 czy na dziewiątą, ale też właśnie jakoś bardzo wcześnie, więc też musiałam wyjść z domu i pójść na ten staż. Więc też było wstawanie. A i co ciekawe, też był taki okres, że często chodziłam na mszy świętą o godzinie 7, więc jak nie wstawałam na studia, to na przykład w tygodniu o 5.45, żeby do kościoła zdążyć na 7. Więc wiecie, to było tak, że w tygodniu piąta 45, a w sobotę niedzielę czwarta 50 lub piąta, żeby zdążyć na uczelnię. Więc często właśnie nie miałam nawet jednego dnia takiego, żeby się wyspać. A to może teraz dla odmiany opowiedz Martyna, jaki ty robisz ten makijaż w te 10 minut, bo pewnie masz taką swoją rutynę. Co robisz tak na co dzień, a co robisz od święta? Nie, no to wiesz co, to jest makijaż, powiem Ci, jakby w ogóle nie makijaż. Jest to, wiesz, 10 minut na, na wszystko, no, ale myślę, że jak większość kobiet, to, to jest optymalny chyba dla nas czas, żeby się jakoś ogarnąć i wyglądać przyzwoicie w ciągu dnia. Nie, no, powiem Ci, że mój makijaż to jest bardzo prosty. Krem z filtrem, krem BB, puder, róż na powiekę i, i na twarz, brązer, cień i i kredka do brwi i jestem gotowa. Zdecydowanie. <noise> a to widzę, że bardzo podobne jak mój makijaż. Ej, nie nakładałam róż na powieki, ale w sumie dobry pomysł. Wiesz co, ja tak właśnie tak nie chcę mi się ostatnio zakładać. cienia, Nakładać cienia na powieki i stwierdziłam, że będę nakładać róż, bo to wiesz, wystarczy tylko odrobinę, nie muszę tego jakoś rozblendowywać eee, i, I to też szybko jest idzie, a ten róż jest taki ładny, delikatny. Więc na tym oku coś jest, a, a zajmuje to naprawdę mało czasu, więc zdecydowanie, jak coś, to polecam spróbować. Tylko nie bardzo u mnie kolory różowe się sprawdzają, bo przy różowym kolorze od razu widać, że mam niebieskie błękitne białka i to jest wtedy strasznie podkreślone. I potem wszyscy się mnie pytają, czy ty wiesz, że masz niebieskie białka? No wiem, od urodzenia. To niestety jest taki znak mojej choroby i... I podobno, to taką ciekawostkę Wam rzucę, yy, podobno im bardziej niebieskie, tym mniej wapnia w kościach i wtedy łatwiej jest złamanie. Taką teorię słyszałam, ale ile w tym prawdy, to nie wiem. A jak wychodzisz gdzieś w ciągu, w sensie masz zaplanowane wyjście z domu, to masz torebkę spakowaną, bo ja mam zawsze spakowaną już taką, wiesz, dzień wcześniej, nieco, na ja tam mam włożone do tej torebki, tylko telefon już tylko rano dokładam do, do, do reszty <grychy> rzeczy w niej. Yy, ja mam ogólnie tak, że ja mam zazwyczaj, no tak samo spakowaną tą torebkę i jak przechodzę do domu, tej nie rozpakowuję, ja tylko wyciągam telefon i wkładam telefon przed wyjściem, a i zawsze dorzucam do torebki aktualnie używaną pomadkę, potem jak sprzątam torebkę raz na tydzień, czy raz na dwa tygodnie, to mam 10 pomadek w torbie, a ja, wiecie, orientuję się, że mam tam 10 pomadek, ja w szpladzie zaczynam takować i nie mam już czego użyć, a więc to taka ciekawostka, ale tak to jeżeli chodzi o pakowanie torebki, to wolę to zrobić rano na, świeży, na świeżą głowę. No, chyba, że wiem, że muszę, nie wiem, wziąć jakieś dokumenty, jakąś ważną rzecz i będę się śpieszyć rano. No to wiadomo, wtedy to spakuję wieczorem, tak? Żeby na pewno tego nie zapomnieć. Ale tak to po prostu rzucam telefon, ewentualnie wrzucam kamerę i mikrofon i, i lesę, nie? Czyli tak, poranną rutynę mamy już za sobą. To zmierzajmy teraz do takiej naszej rutyny popołudniowej. Ja jestem nadal w tej rutynie jeżdżącej do pracy. Potem wam opowiem, jak wygląda moja rutyna, kiedy pracuję zdalnie. Ale tam za dużo opowiadania nie mam. Tak więc, kiedy kończę pracę, wracam do domu. Pierwsze, co, co się ogarniam, wyciągam najważniejszą rzecz w moim życiu, jaką jest mój telefon. śmieję się, bo jestem uzależniona od telefonu. Zawsze muszę go mieć przy sobie, co jest dziwne, ale, ale, ale taka już jestem. Więc, pierwsze, co przychodzę i witają mi moje psy. Trzy, jest wielkie zamieszanie, bo każdy chce się przywitać, każdy chce się pogłaskać, ten się skarży, żeby nie było e, mój pies. Także tak, tak mówi, tak, tak, tak gada, jakby ze mną, tak ten. E, no i co? Jak każdy kowalski po pracy, co jest obiad, jak u każdego zresztą, e, szybki obiad, a potem ta moja codzienna. No, potem to generalnie za dużo się nie dzieje, bo spędzam czas ze swoimi zwierzakami. Jeżeli potrzebuję, na przykład to jeszcze sobie przygotowuję pracę na kolejny dzień, jeżeli mam troszeczkę gorszy dzień, w sensie że jest tej pracy za dużo, a, a czasu za mało. Jakieś zakupy, wiadomo, jak człowiek spędza taki dzień, ale generalnie no jest to taki już spokojny czas poświęcony na takie obowiązki rodzinne. Zapomniałaś o jednej rzeczy w swoim grafiku. Ojej, jak... O tym, że co najmniej raz w tygodniu gadamy około godzinę lub dwóch godzin przez telefon wieczorami. Tak, no tak, no w sumie to jest tak, że jak już się ogarnę, to jest godzinka, może 19, 18 i, i z Magdą jesteśmy umówione na telekonferencję. Kto tam wszyscy e, mówią, że nie można się do nas dodzwonić, bo telefon jest zajęty dwie godziny i pretensje są, o co chodzi? Jak to nie można się w dzisiejszych czasach do kogoś dodzwonić? Ale dążę do tego, aby tą swoją rutynę troszeczkę bo wiecie, to jest taka rutyna, jak się nic nie dzieje, tak? Jak nie ma jakichś tam obowiązków dodatkowych, jakichś tam wyjść, wyjazdów, spotkań, takie po prostu zwyczajne życie, tak to nazwijmy, które no, czasami jest nudne, jak to mówią. Ale od roku próbuję tą swoją rutynę taką normalną, kiedy, nie, kiedy mam ten czas, urozmaicić i zrobić coś takiego rozwojowego. Tu nie wiem, pouczyć się, e, czegoś różnych rzeczy, czy na przykład, no generalnie jeszcze w tej mojej rutynie takiej codziennej jest to, że sobie jadę godzinkę na rowerku takim elektrycznym i, i wtedy właśnie albo rozmawiam już z Magdą i łączę przyjemne z pożytecznym, albo na przykład jakiś serial sobie włączę. U mnie ta, ta rutyna popołudniowa w sumie nie istnieje, bo to jest dla mnie dalej czas pracy, bo ja troszeczkę inaczej rozkładam swoją pracę, a mianowicie pracuję, wiecie, tam od 10 slash 11, bo na przykład, jak mam rehabilitację o 10, no to wiadomo, zaczynam pracę o 11, potem koło 3 mam przerwę na obiad i często, nie wiem, pójdę na jakieś zakupy w tym czasie albo na jakiś spacer, i potem koło 4, 5 siadam dalej do pracy. I na przykład, jeżeli nie gadam z Martyną, to często pracuję gdzieś tam do godziny, staram się do godziny 19 pracować. Czasami mi się zdarzy do godziny 20, i tak naprawdę u mnie dopiero wchodzi ta wieczorna rutyna, gdzie mam ten czas dla siebie. Tak około 19:20 jem kolację, i ja wiem, że może to wydawać się późno, ale ja też długo siedzę, tak więc to jest co najmniej 2-3 godziny przed pójściem spać, więc na spokojnie. Wtedy sobie jem na spokojnie kolację. Nadrabiam zaległości na YouTubie, sprawdzam co tam weszło, sprawdzam jakie są trendy, oglądam ulubione filmy i vlogi, tak z moich ulubionych tam kilku kanałów. I później zastaram się o 21 zawsze obejrzeć jeden odcinek co najmniej z serialu. I około godziny 22, 30, 23 kładę się do łóżka. Tak, żeby około północy pierwszej nocy najdalej zasnąć, bo potem staje nie siódma, ósma. tak wygląda mój wieczór. Może nie jakoś bardzo ambitnie. Wiadomo, że są wyjątki, bo a to rozmawiamy z Martyną, a to wyjdę na jakąś mszę albo na jakąś uroczystość, a to się z kimś spotkam, więc to wygląda różnie. A to mam, nie wiem, ślady spotkania wspólnoty, ale staram się właśnie, żeby ta jedna rutyna była... Tak w wicie miarę ułożona. Tak, jak każdy z nas ma jakieś tam czynności, które się po prostu e, powtarzają tak synchronicznie i e, które trzeba wykonać. No, więc. Tak wygląda nasza codzienna, niecodzienna nie rutyna. Ja jeszcze powiem Wam, jak wygląda moja rutyna, kiedy pracuję zdalnie, bo wtedy po prostu to a mogę sobie pospać do 8.30, bo zaczynam od 9.00 i wiecie, jak człowiek pracuje zdalnie, no to nie musi się ogarniać, nie musi się malować, założy sobie tylko dresik jakiś podomowy, e, ogarnie się szybko i może startować z tym komputerem od tej 9.00 i nie ma najmniejszego problemu. Ale w tych dniach powiem Wam, że ja mam z kolei tak, że fajna jest ta praca zdalna też, ale mam takie, mam wrażenie, mniejsze, mniejszy rozpęd taki dniowy. Bo jak człowiek tak rano wstanie od razu na nogi i, i już w takim w miarę takim pędzie, można powiedzieć, to mam wrażenie, że jestem bardziej efektywna w tych dniach, kiedy. E Pracuję na miejscu w pracy niż w tych, w których pracuję zdalnie, bo wtedy to mi się już mało co chce. I bardziej tak planuję te dni pod tym względem, że a to w sumie jeszcze tego dnia nawet nigdzie nie wyjdę, bo po co? Odpocznę sobie, ogarnę tutaj jakieś otoczenie w, u siebie w domu. I te dni z kolei są takie spokojniejsze, ale każdy chyba takie dni potrzebuje i generalnie ja powiem wam szczerze, że bardzo lubię to, że mogę te dwa dni pracować zdalnie, bo daje mi to taką. Taki oddech po tym całym prawie trzydniowym e, takiej pracy na pełnych obrotach. Ale tutaj takie małe wtrącenie. Co chciałam powiedzieć coś innego, ale też e, nie wiem, czy pamiętasz, ostatnio to trochę rozkmieniałyśmy, ale przez to, że tak funkcjonujemy w miarę normalnie, jakby się mogło wydawać, to często zapominamy, że jednak z jakiegoś powodu jesteśmy. Osobami z niepełnosprawnością, i po prostu słuchajcie, szybciej się męczymy, i wolniej tak naprawdę regenerujemy. Dlatego, nie wiem, potrzebujemy, nie wiem, więcej snu albo położyć się do łóżka, bo od na wózku może boleć kręgosłup, tak? E, więc te takie dwa dni, jednak spokoju, są chyba potrzebne, nie? Żebyś po prostu się zregenerowała i potem w poniedziałek wróciła do pracy, nie? Z pełną energią. Wiesz, co różnie to dwa, bo tak jak, nie wiem. Też są takie tygodnie, że człowiek jeździ cały czas, tak, bo jest na przykład sezon urlopowy i, i kwestia jest taka, że trzeba się po prostu do wielu rzeczy przystosować. Ale zdecydowanie te dwa dni akurat w moim przypadku to one są dla mnie optymalnym <coughs> czasem, że, że, że faktycznie ja w tych dniach troszeczkę tak odpoczywam i się regeneruję. Czyli tak, tydzień roboczy no miałyśmy... Aha. E, jeszcze tak e, nawiązując do tego, co powiedziałeś, że jak jest ten taki dzień zdalny. I potem ciężko się ogarnąć i ciężko wyjść, to właśnie dlatego staram się wychodzić na ten spacer albo na te zakupy. Często na przykład, nawet jak mam wiecie, ku do kupienia chleb i kilka rzeczy, to mówię do mojej mamy, że, dobra, ja pójdę na zakupy, idę sobie wiecie, na okrągłą drogą, chociaż żeby te 15-20 minut mieć spaceru, tylko i wyłącznie po to, bo ja bym doskonale, że jeżeli miałabym pracować bez przerwy do tej piątej, szóstej, i jak mam taki dzień na przykład bez nagrywania vloga, luźny, to mi by nie chciały się potem zbierać, ogarniać i wychodzić o tej szóstej na no, nie wiem pół godziny czy godziny spacer, tak? Bo po prostu, o już bym powiedziała, że już jest późno, teraz jest jeszcze zimno wieczorami a było jeszcze ciemno niedawno, wiecie? I człowiek sobie znajdzie takie wytłumaczenie. A kiedy jesteście w tym biegu, albo na przykład jesteście jeszcze tak w miarę, nie wiem, godzina 13, 14, 15, to jeszcze człowiekowi gdzieś tam chce się wyjść. Dlatego właśnie staram się tak dzielić swój dzień takimi blokami i nieraz dostałam od Was takie komentarze, że, o, zazdrościcie mi, że ja mogę wyjść od 13, czy tam od 14 do sklepu. No tak. Ale ja przez to pracuję, wiecie, potem do 19, 20, ale cieszę się, że mogę skorzystać po prostu z tego wyjścia na zewnątrz, ale jak ma się taki dzień piżamowy, czy dzień dresowy i się pracuje tak zwanie zdalnie, a ja przy montażach, to powiem Wam, że się ogarnąć i zabrać to jest strasznie ciężko. O tak, zdecydowanie popieram, że jak człowiek jest taki nieogarnięty, to ciężej mu się zebrać niż w każdy inny dzień. Ja mam z kolei tak, że często właśnie jakieś takie spotkania na mieście to planuję w dniach, kiedy pracuję na miejscu w pracy, bo jestem już taka ogarnięta na 100%, ubrana, pomalowana i już takim idę po prostu z marszu na te spotkania i nie muszę się jakoś tam wielce przykowywać. A tak z kolei w tych pozostałych dniach to tak wiecie, czyli jakoś ogarnąć się znowu, pomalować, wyjść, jakby człowiek. no... E, tak, więc zdecydowanie ja mam takie plany tygodniowe, że bardziej takie spotkania to organizuję wtedy dni, kiedy jestem na miejscu u siebie w pracy, niż zdalnie. Jak jestem zdalnie, to nic nie organizuję, powiem szczerze. E, tak, czyli tak, tydzień mamy już za sobą i czas na weekend. O ja, weekend to jest ciekawa kwestia. Powiem ci, że. Generalnie, jakby ktoś chciał zrobić harmonogram mojego dnia to po dwóch tygodniach, Boże, dnia, tygodnia, to po trzech tygodniach po prostu bym znał, jakby małym zegarku. Boże, nie jak w małym zegarku. Co ja mówię? Bardzo dobrze bym je znał. Jezu, co ja wymyśliłam w ogóle. <noise> Także tak. No, nie, naprawdę ja jestem bardzo schematycznym człowiekiem, i jakby, nie wiem, ktoś mnie chciał, nie wiem, dopaść, zamordować, porwać, uprowadzić, to mój harmonogram pozna tygodnia po najbliższych trzech tygodniach i będzie wiedział, co robię o każdej godzinie. Ej, weź nie kuś losu, bo jeszcze komuś przyjdzie do głowy, a potem będzie trzeba Cię szukać. Tak, tym bardziej, że tutaj zgra zdradzam przecież na naszym podcaście cały swój harmonogram tygodniowy. To to faktycznie. <śla> tak, no. Generalnie jak pewnie większość z was, u mnie sobota polega na tym, że trzeba ogarnąć rzeczywistość. I ta rzeczywistość polega na tym, że trzeba posprzątać, żeby ten weekend miło spędzić, tak przynajmniej ja mam takie założenie i sprzątam wszystko, sprzątam pokój, nawet wózek sprzątam. O, ja mam coś takiego, że w sobotę nawet wózek sprzątam, żeby cały tydzień dobrze wyglądać, żeby ten czarny metalik był taki czarnym metalikiem, wiecie no, co, trzeba się prezentować na mieście <grym> także tak, a z kolei niedziela to jest taki totalny chill i w niedzielę to bardzo spędzam ten czas na spacerach ze swoim psem I, i zawsze na taki długi spacer się godzinny wybieramy to jest taki nasz czas wspólny i w niedzielę nie unikam właśnie takiej kwestii że na przykład, o, w niedzielę słuchajcie, nie nagrywamy podcastów, bo ja mam takie założenie, powiedziałam Magdzie, że niedziela jest takim czasem, gdzie ja się wyciszam, regeneruję na cały tydzień, odpoczywam i, i spędzam czas właśnie z, z bliskimi. W związku z tym niedzielę nawet nie rozmawiamy z sobą, co, co nie jest, nie wiem, że, 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 że nie chcemy z sobą rozmawiać, tylko ten dzień tak traktujemy takim dniem oddechu od, od wszystkiego, nawet od telefonów. Ja tak przynajmniej mam takie założenie. Tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że tak naprawdę my z Matyną mam w miarę taki stały kontakt, bo co najmniej raz w tygodniu rozmawiamy. Do tego teraz jeszcze doszły raz w tygodniu nagrywki podcastu, więc mamy już co najmniej takie, wiecie, dwie telekonferencje, a do tego jeszcze piszemy do siebie na Messengerze, więc to jest bardzo, wiecie, co zdrowe, żeby nawet sobie mieć ten jeden taki dzień odcięcia się, odpoczynku bo potem nie miałyśmy już chyba taki etap, że jak gadałyśmy zbyt często, że nawet nie miałyśmy o czym rozmawiać. Ojej, Magda, co ty powiedziałaś, teraz będą komentarze, że przecież inteligentnie ludzie zawsze mogą o czymś rozmawiać. No tak, ale wiesz, ja staram się mówić jak jest i ja na przykład mam tak, że ja lubię z za jakimś zatęsknić, nie, bo jakokolwiek absurdalnie to zabrzmi, ale tak dla odmiany może teraz ja opowiem o swoich weekendach. Co prawda jest to ciężkie, bo u mnie co weekend wygląda inaczej, bo to zależy od naprawdę ogromnej, ogromnej ilości czynników. U mnie właśnie te weekendy są takie, jak u ciebie Marta na tym że one są takie bardzo szablonowe. Tak u mnie z, y, tydzień jest w miarę szablonowy. E, tak, weekendy są turbo szablonowe i każdy wygląda zupełnie inaczej. Bo tak, mam kilka trybów. Albo mam tryb mój ulubiony, czyli tryb odpoczynku. I jak uda mi się odpoczywać dwa dni, to, to ja jestem przeszczęśliwa. Oczywiście, wiecie, to nic tak, że dwa dni nic nie robię, no bo ja bym sobie na to nie mogła pozwolić. Ale wiecie, na przykład sobotę mam takim dniem właśnie dresowym, gdzie montuję, wiecie, pójdę sobie na spacer. Ale nic nie nagrywam. Ewentualnie, tak jak dzisiaj, nagrywamy tylko z Martyną podcast. I w niedzielę po prostu nie robię nic. To jest mój ulubiony tryb. Czyli po prostu odpoczynek, ogarnięcie, wiecie, naładowanie baterii. Natomiast drugi tryb jest taki, że mam jakieś wyjście w weekend i po prostu się pod to wyjście gdzieś tam ustawiam. Trzeci tryb jest taki, że coś nagrywam w weekend. Więc wtedy też ten weekend zupełnie inaczej wygląda. Czwarty tydzień jest taki, że mam koncert w weekend. Więc to naprawdę tu mam tyle zmiennych, że... Często jest tak, że na przykład coś się powtarza. Teraz miałam trzy weekendy z rzędu odpoczynku, a teraz jak patrzę na marzec, to będzie bardzo dużo weekendów wyjściowych, nagraniowych, jakieś, wiecie, gdzie będzie się dużo działo. Więc będę musiała wtedy zaplanować odpoczynek gdzieś w tygodniu, no bo jak weekend, nie wiem, idę na jakieś wydarzenie, nagrywam vloga, no to dla mnie to jest dzień pracy po prostu, a nie dzień odpoczynku. Mm -hmm. Masz czasem tak w swoim terminarzu, że ja mam coś takiego. Że w danym tygodniu potrafię właśnie dużo takich dodatkowych po, po w tym terminarzu umieścić, a pozostałe na przykład, nie wiem, dwa tygodnie są spokojne, często tak się zdarza, że człowiek ma taką po prostu taką kumulację, że jak wszystko to naraz, a, a potem już spokojnie. Tak chyba często się zdarza, że po prostu to jest taka złota kumulacja, albo jak się śmieją nieszczęścia, chodzą parami, a tutaj nawet dziesiątkami czasami. Ale ja ostatnio mam już taki tryb, że. Wam chyba, teraz będzie, zaczniemy trzeci taki turbo intensywny tydzień dla mnie, dlatego ja już tylko może o święta, wiecie i odpoczynku. I muszę o majówce, żeby wyjechać i odpocząć, ale do majówki jeszcze miesiąc, więc trochę czasu do tego odpoczynku, ale mam nadzieję, że, że po prostu to się też u mnie unormuje i ten tydzień pracy sobie już wróci taki normalny, bo nie będę ukrywać, że tęsknię za takimi normalnymi tygodniami. Tak, ja z kolei odliczam dni do piątku, bo w piątek mam, słuchajcie, urlop. Można powiedzieć, że jest to urlop po pół roku. Więc bardzo się z tego faktu cieszę, że, że w końcu ten urlop jednodniowy, aczkolwiek nastąpi. Ale się śmieję, bo się umówiłam w ogóle do banku Magda, słuchaj, na swój urlop. Aha, czyli rozumiem, że nie tylko ja nie umiem odpoczywać. Fajnie, fajnie. Nie, bo yy, słuchajcie, ścigała mnie pani z banku, że mówi, no niech pani do mnie przyjdzie, mam dla pani jakąś ofertę. A ja mówię, pani co, ale ja nic nie potrzebuję. My, ale ma pani konto dla młodych, a już może my, konto indywidualne. A ja mówię, czy pani chodzi o to, że skończyłem 27 lat i już się nie kwalifikuję do konta dla młodych? A pani mi, mam dla pani ciekawą ofertę. Bardzo subtelnie ci przypomniała, że już jesteś młoda. Super, pozdrawiamy panią z banku. Tak, i, i pani z banku mnie tak ścigała, że ona mi mówi, pani co, mówię, ja mam teraz tak ciężko w pracy, że ja do pani nie mogę przyjechać do tego oddziału, bo nie mam kiedy, naprawdę, nie mam kiedy, nawet nie mam urlopu. A to pani mówi tak, a, a ma Pani może w piątek wolne? A ja mówię, Pani co? No tak, od pół roku właśnie w piątek mam wolne, ale Pani pani pracuje w piątek. A ona mówi, ale ja pracuję. To przyjedzie Pani? <grym> Także jadę w piątek do banku założyć sobie konto indywidualne, już nie dla młodych. Już to, to jest konto dla starych <grym> ludzi. Rozumiem, czyli to będzie dzień żałoby, kiedy Martyna stała się stara. O Jezu, to będzie tyle triggerów dokumentowania, że... <grym> Nie śmieje się, bo teraz... Yy w gronie moich znajomych, wszyscy mają trzydziestki w tym roku i w kolejnych. I, i teraz wszyscy tylko już trzydziestka, już trzydziestka. Ja mówię, boże, to, okay. dobrze, że ja jeszcze w tym roku nie mam trzydziestki. A wyobrażasz sobie, że ja w tym roku 35? Nie, je, dla mnie ty masz cały czas trzydziestkę. Naprawdę, jakoś tak żyję cały czas w tym roku, kiedy tam trzydziestkę miałaś. A to było pięć lat temu, nie? Z zatrzymałam się w miejscu przez o pięć lat. O, wiesz, dla ciebie, chociaż jestem co prawda już nie młoda, ale jeszcze młodsza niż powinnam, więc jest dobrze. Ale mam wrażenie, że trochę wpadło samowolki i luźnego gadania nam tutaj na tym podcaście. Takie życie, takie życie, widzicie, zaczęło się od banku, skończyło się na 30. Ale chyba będziemy powoli kończyć, bo przekroczyłyśmy te ponad 30 minut, a takie chcemy podcasty. E, właśnie, a powiedz mi jeszcze, Magda, jak jesteśmy w tej naszej rutynie, to czy chciałabyś coś dodać do tej rutyny, co by ją tak, wiecie, podreperowało wizerunkowo, co by pokazywało taki zdrowy styl życia. Tutaj akurat się już to jest to, to się podśmiewuje, ale czy coś by chciała dodać do tej rutyny, co by na przykład ci powiedziało, że mogłoby ci pozwolić powiedzieć okej, okay, w sumie to ta moja rutyna jest taka perfekcyjna. Wydaje mi się, że chyba ja jestem takim człowiekiem, który uwielbia wszystko lepszeć i w życiu nie dojdę do takiego poziomu który by mnie satysfakcjonował, być może się mylę, być może za jakiś czas dojdę, ale cały czas sobie wymyślam, co bym chciała do tej rutyny wprowadzić. Te, teraz na przykład wprowadziłam te codzienne spacery, jeżeli jest tylko taka opcja i jestem z tego powodu niesamowicie zadowolona. Wprowadziłam właśnie te regularne godziny snu i staram się tego pilnować i właśnie też nie przemęczać się. Teraz chciałabym na pewno wprowadzić do tej mojej codziennej rutyny chociaż 10 minut czytania książki, ale nie wiem dlaczego, strasznie ciężko mi się do tego zabrać, co prawda w tym roku już zaczęłam czytać, zaczęłam dwie książki, teraz zacznę trzecią, bo ja oczywiście nie mogę zacząć, wiecie, jednej i skończyć i, i czytać, tylko ja, ja to, ja mam po prostu tak, że w zależności od humoru czytam różną książkę. Jakkolwiek dziwnie to zabrzmi. Ale cieszę się, że wróciłam do czytania, chociaż chciałabym to tak usystematyzować. Ale z drugiej strony mam też tą świadomość, że nie w każdym dniu mam taką możliwość, tak? Więc, e, więc to na pewno. E, I staram się gdzieś tam utrzymać tą rutynę, tak? Prowadziłam sobie, nie wiem, na przykład w, w niedzielę inbox zero, czyli czyste skrzynki pocztowe, tak? Żeby nie mieć zbędnych maili, żeby mieć, wiecie, w poniedziałek wejść z czystą kartą. Dodatkowo, co jeszcze? A, wprowadziłam sobie, że w niedzielę siadam do planowania tygodnia i rozkładam sobie rzeczy na tydzień. Jak chcę się z kimś spotkać, bo ma, bądź mam przestrzeń właśnie na jakieś spotkanie, to piszę do takiej osoby. No i chyba tak to u mnie wygląda. A czy jest coś, ty, co ty byś chciała dorzucić do swojej rutyny? Wiesz, co chciałabym dorzucić? Może pod takim względem, właśnie nawiązać do czytania książek. I z kolei ja się przyznałam po prostu co jest zresztą wstydliwą, że od e, półtora roku nie przeczytałam żadnej książki. Kupiłam kilka pozycji, ale nie przeczytałam, bo nie miałam kiedy. Jakoś ten, ten czas był bardzo intensywny. E, ale z kolei zauważyłam, że w drodze do pracy dużo czasu poświęcam na, na słuchanie muzyki i to jest spoko, to jest fajne, ale tak sobie mówię, że kurczę ten czas mogłabym troszeczkę bardziej wykorzystać, żeby e, chociażby na sam rozwój osobisty. I wykupiłam sobie abonament, podejrzewam, na Empik Go i wysłuchałam tam, słuchacie, przez chyba miesiąc jedną książkę, ale ja to słuchałam dosłownie w drodze do pracy, a że jadę te 10 minut, no to wiecie, tam jest książka, która ma, ile tam, 18 godzin, coś takiego samego czytania, więc zajęło mi to miesiąc i to stwierdziłam, że postawię ambitnie na biografię znanych osób i... I ten miesiąc, kiedy tą książkę odsłuchiwałam, a obsłuchiwałam e, biografię Michelle Obamy, bardzo, naprawdę polecam Wam, świetna książka. Ale kwestia jest taka, że miałam wrażenie, że ten czas, wiecie, on nie był taki stracony, że nie przeczytałam książki, ale ją wysłuchałam, co jest no, moim zdaniem równoznaczne. I, I też troszeczkę ten postawiłam na ten samorozwój, tak to nazwijmy, więc chciałabym wrócić do słuchania e, tych książek w drodze do pracy chociażby, ale z kolei mam coś takiego, że w swojej jakby rutynie od roku sobie mówię dwie rzeczy, że a, przyjdę i będę, a ja tu mówię, uczyć się angielskiego, ale generalnie chcę sobie po prostu zrobić taki kurs e, przypominający e, angielski, więc zdecydowanie tak mnie kurczę, no chcę zacząć, chcę zacząć i nie umiem od roku zacząć, więc chciałabym to bardzo wprowadzić do swojej tygodniowej rutyny. A druga kwestia jest taka, że jak jeżdżę na tym rowerze, o którym Wam opowiadałam, tą godzinkę dziennie, to tak jeszcze tak planuję taki trening na ręce ciężarków. I te ciężarki od jakiegoś czasu, kiedyś trenowałam, ale zaprzestałam. I te ciężarki mi tak leżą w tej szufladzie i leżą. I codziennie sobie muszę, każdy tydzień jak się zaczynam, mówię tak... Od tego tygodnia sama ze sobą taki wewnętrzny monolog, od tego tygodnia będę ćwiczyć ciężarkami. Będę się uczyć angielskiego, i słuchajcie, leci mi tydzień za tygodniem i nie umiem tego ogarnąć. Więc zdecydowanie muszę nad tym popracować. Ogólnie jakiś czas temu słuchałam podcastu Comfort Couple, i tam właśnie usłyszałam bardzo ciekawą myśl, że przy właśnie wprowadzeniu czegoś do rutyny, przy wypracowywaniu nawyków. Dobrze jest zrobić tak, żeby po prostu pracować nad jednym nawykiem, bo my jako ludzie mamy tak, że często chcemy, wiecie, od razu wszystko zmienić, mamy ambitne plany, nie wiem, wprowadzamy trzy nowe rzeczy, ale że podobno dużo łatwiej jest na przykład zrobić sobie, tak jak ty chcesz, nie wiem, na przykład ciężarki, tak? I wprowadzasz ciężarki i codziennie ćwiczysz, tam co drugi dzień, w zależności od tego, jak, jak sobie to ustalisz i podobno chyba przez 30 dni kształtuje się nawyk. I dopiero po tych 30 dniach można zacząć właśnie na kolejną rzecz. I powiem Wam, że ja tak od, odkąd to usłyszałam, zaczęłam wprowadzać i powiem Wam, że to naprawdę działa. z najmniej umie, więc taki partner Wam mogę sprzedać, ale po dokładne rzeczy zapraszam Was do podcastu właśnie Comfort Couple i to był odcinek o nawykach czy o zmianach, które wprowadzamy w życiu. Jakieś tak. Postaram Wam się podlinkować go w opisie podcastu. Będziemy kończyć, bo ten nasz odcinek naście minut ma. Dokładnie ma w tym momencie 45 minut, ale była jedna rozmowa telefoniczna w trakcie i, i troszkę będzie do wycięcia, więc mam nadzieję, że zmieścimy się w 35 minutach. Tak? Też mam taką nadzieję, mam też taką nadzieję, że Was nie zanudziłyśmy naszą taką codzienną rutną. Tak jak mówię, no, życie jest nudne, przeważnie. E, i, I jest takie normalne, więc wiecie, tam, żadnych super. Le... Pewnie jakichś tam odkrywczych rzeczy Wam nie powiedziałyśmy. Tak, a ja właśnie się zorientowałam, że mówiąc o rutynie, zapomniałam dodać rehabilitację trzy razy w tygodniu, ale to chyba rozumie się samo przejście, więc to tak dodaję, żeby potem nie było wątpliwości, tak? W mojej rutynie jest rehabilitacja trzy razy w tygodniu. Tak jak Martyna powiedziała, kończymy, nie przedłużamy, więc z tego miejsca bardzo dziękujemy Wam za słuchanie. I jeszcze raz ja oddam od siebie, mam nadzieję, że fajnie spędziliście z nami czas. Przypominamy też, że widzimy się dopiero za dwa tygodnie wyjątkowo. Trzymajcie się, cześć. Cześć, pa.